z takich rzeczy, które może robić każdy, to powinien, taka osoba powinna robić dynamiczną rozgrzewkę mobilnościową przed treningiem zawsze, a nie to, że okej, okay, dobra, 4 km rozbiegam, rozgrzeję się, a potem można ładować zakresy albo takie rzeczy. Taka rozgrzewka ruchowa naprawdę 5-7 minut, nawet w moim wykonaniu, tak jak ja się przygotowuję do biegania, wystarczy. Cześć, z tej strony Florian, a Ty słuchasz podcastu Świat okiem biegacza. Dzisiaj już 66. odcinek, a moim gościem jest dzisiaj Jakub Gdula, fizjoterapeuta, biegacz. Kuba, bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. Jakbyś na początek mógł się przedstawić słuchaczom, powiedzieć, kim jesteś i czym na co dzień się zajmujesz. Witam serdecznie, Florian, dzięki bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich. Jeżeli chodzi o mnie, to biegacz, to bym powiedział, że jeszcze za mocno powiedziane, raczej amator. Tak jak wspomniałeś, ja się zajmuję fizjoterapią, choć teraz moja ścieżka zawodowa poszła w tą stronę, że troszeczkę bardziej zajmuję się treningiem, trochę mniej fizjoterapią, choć od kozetki jeszcze nie odszedłem. No tak właśnie, to czym się różni właśnie fizjoterapia od treningu, bo tutaj też od razu tak rozdzieliłeś te dwie kwestie? Wiesz co, jakby u nas w naszym kraju jest trochę ten problem, że fizjoterapeuta jest bardziej kojarzony z ćwiczeniami, ale z takimi typowo szpitalnymi i pracą manualną lub zabiegami fizykalnymi, tak jak możliwe, że kiedyś jak gdzieś skręciłeś kostkę albo coś, dostałeś pole magnetyczne i różnego typu rzeczy. Raczej fizjoterapeuta jest z tym kojarzony w naszym kraju jeszcze, chociaż mocno się to zmienia. Natomiast trener bardziej się skupia na ruchu, tak? Coś, czego moim zdaniem brakuje na studiach fizjo, czyli właśnie tego aspektu ruchowego. Może nie w tak dużym wymiarze, w jakim ja się zajmuję teraz, ale jakichś takich podstawowych rzeczy naprawdę. To jest trochę ta różnica, nie? Czyli trener bardziej pracuje ruchowo, jak to jest z trenerem. Fizjo trochę bardziej manualnie, kozetkowo, zabiegowo, chociaż uważam, że no troszeczkę tutaj ten program nauczania i ta kwestia na studiach powinna być trochę lepiej rozwiązana, żeby trochę tych aspektów ruchowych było zdecydowanie więcej. A skąd tobie w ogóle zrodziłaś taka zmiana? Czyli wiesz, to skąd ty się dowiedziałeś, że właśnie wolisz iść właśnie w tą sferę bardziej ruchową, a nie manualną? U mnie troszeczkę jakby tematy życiowe się tak potoczyły, że wyszło w ten sposób. Jako że ja studiowałem pierwszy stopień fizjoterapii w Łodzi, i tam faktycznie miałem większą styczność z taką pracą typowo w takiej klinice, typowo ortopedycznej, więc okej, była ta sfera ruchowa pooperacyjna, ale też było dużo pracy manualnej. Jakby przeprowadzając się do Poznania, trafiłem do Centrum Body Work od samego początku, można powiedzieć. To jest długa i śmieszna historia, więc nie wiem, czy by nam starczyło na to czasu. Chyba cały podcast by o tym był. Nie, no to dawaj, może chociaż wiesz, jakiś taki zalążek tego, bo już wiesz, powiedziałeś, że to długa i ciekawa, także... Znaczy, wiesz co, tu jest ciekawy i taki praktyczny aspekt tego, co ja też na szkoleniach, które gdzieś tam prowadzę, albo jak ktoś mnie pyta o takie tematy, czy gdzieś uderzać z CV-ką, czy gdzieś próbować, to ja zawsze uważam, że warto próbować, ponieważ też jakby z tą Łodzią jest taka historia, że ja na drugim roku jeszcze aktywnie grając w piłkę ręczną doznałem urazu stawu kolanowego. Miałem zerwane więzadła, operowałem się i później się rehabilitowałem. Będąc studentem fizjoterapii, sam się rehabilitowałem w prywatnej klinice, bo wiedziałem, jak to wygląda w Państwowej Służbie Zdrowia. No i tam po jakby zakończeniu rehabilitacji z moim terapeutą Danielem, którego jeżeli mogę serdecznie pozdrawiam, bo to jest taki człowiek, który gdzieś tam pierwszy dał mi jakąś tam szansę pracy, po prostu powiedział, że jeżeli mam ochotę wpadać, trochę mu pomóc przy pracy, poobserwować, to nie ma problemu. Więc ja jak mogłem, miałem czas, to tam się pojawiałem, tam stawiałem swoje właśnie takie pierwsze kroki w kontakcie i z pacjentem, i terapeutyczne, i ruchowe. No i tam się dowiedziałem o szkoleniach Bodywork. Jeszcze wtedy nie było naszego centrum, wtedy to było wszystko bardziej takie mobilne. No i pojawiłem się na jednym szkoleniu, pojawiłem się na drugim i po rozmowach właśnie z Pawłem Krótkim gdzieś tam rozmawiałem na taki temat, czy jeżeli się pojawi w Poznaniu, to czy jakieś praktyki chociaż, no żeby było coś ciekawego. No wtedy
wtedy jakby podejście Pawła i cała koncepcja, którą no ja teraz też można powiedzieć wyznaję w cudzysłowie, żeby to górnolotnie jakoś bardzo nie brzmiało. Tak się to zaczęło i przeprowadziłem się do Poznania. Jako że ja nigdy nie byłem za pilnym studentem, to się może przyznać bez bicia, to pierwszego dnia już połowę zajęć opuściłem, bo mieliśmy jakieś tam pierwsze wstępne nagrywki w centrum, więc jakby poznając nową grupę nowych kolegów, no, widziałem się z nimi pierwszego dnia tylko 2 godziny z 6. To jest taki właśnie temat, który ja zawsze staram się gdzieś tam osobom, z którymi rozmawiam, jakby podpowiadać, że nic się nie stanie, jeżeli ktoś ci odmówi, a może się urodzi z tego coś super. Więc zawsze uważam, że warto próbować, warto się gdzieś tam angażować w różne rzeczy, bo nigdy nie wiemy, co z tego tak na dobrą sprawę wyjdzie. No mi się akurat tak potoczyło, że ja wiem, chyba jestem dzieckiem szczęścia, bo tak na dobrą sprawę wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się bałem ich, a jednak zaryzykowałem i spróbowałem, przyniosły dość duże korzyści na różnych polach. No powiem Ci, ja tak samo wychodzę z założenia z podcastem, że wiesz, że też wysyłam zaproszenia do wielu osób i wiesz, jak mi odmówią, no to tak naprawdę będzie taki sam stan, jak był wcześniej. Także myślę, że nie ma co się jakoś bardzo tym przejmować. Tutaj powiedziałeś o piłce ręcznej, że dosyć poważnie grałeś. Na jaki to był tak w ogóle poziom i jak długo to uprawiałeś? Wiesz co, jakby poważnie to jeżeli chodzi o czas trwania, ponieważ gdzieś tam od końca podstawówki ja dość późno zacząłem trenować i tak na dobrą sprawę no, do tego drugiego roku studiów gdzieś to odciągnąłem. No, tu już na studiach bardziej tak z pasji, ponieważ no, to nie było jakieś górnolotne granie. No jeżeli chodzi o poziom, to ja się śmiałem, że byłem zawsze wygrzewaczem ławki. To znaczy zawsze byłem osobą, która jakiegokolwiek sportu się nie dotknęła, to byłem w stanie zagrać w niego na średnio dobrym poziomie, nawet średnio, bardziej średnio, ale byłem w stanie jakby zagrać we wszystko, ale żeby wejść na top, no to już za długa droga. Więc jakby dla mnie sama opcja trenowania, sam kontakt ze sportem, wyjazdy i tego typu rzeczy jakby mnie mocno rozwijały, mi się to podobało i dlatego to tak trwało. Jakby mogliśmy gdzieś tam pod koniec liceum w Elblągu, bo ja pochodzę z Elbląga, gdzieś tam trenować z zespołem pierwszoligowym, ponieważ taki jeszcze w Elblągu istniał, chyba istnieje dalej, bo teraz już są trochę zawirowania, już się pogubiłem sam. I tak to wyglądało. Gdzieś tam z takich sukcesów to pamiętam, że chyba 7. czy 6. miejsce mieliśmy na Mistrzostwach Polski jako drużyna swego czasu. Więc jakiś poziom sportowy był i ten sport zawsze gdzieś tam się pojawiał. Więc tą piłką ręczną tak wyglądało. No i w liceum człowiek musiał dojść do tego momentu, czy idzie na studia i zajmuje się pracą zawodową, czy będzie sportowcem. No ja po przeanalizowaniu całego tematu stwierdziłem, że no na tak wysoki poziom niestety, przepraszam, nie wejdę. Więc poszedłem na studia. To jak jesteś z Elbląga, to muszę cię spytać, czy słuchałeś VNM-a, jak byłeś młody? Oczywiście. Dobrze, to... Oczywiście, tak. Mój serdeczny kolega, jego siostra jest właśnie gdzieś tam kumplują się z VNM-em. Jak się pytałem rodziców wcześniej, to mieliśmy mieszkać nawet na tym samym osiedlu, także nie, VNM był oczywiście. Koniecznie. Ja pamiętam właśnie w 2010 albo 11 roku go usłyszałem, to nawet powiem Ci, zdałem sobie sprawę w ogóle, że istnieje takie miasto Elbląg, bo myślę, że swego czasu to chyba VNM był najbardziej popularną chyba osobą z tego miasta. A tu jeszcze powiedziałeś taką rzecz, że przyjąłeś koncepcję od Pawła Krótkiego, założyciela Bodyworka. Jakbyś mógł w ogóle tą myśl rozwinąć, czy wiesz, czy nazwijmy tak, czy wasza fizjoterapia różni się od tego, co uskutecznia się w Polsce? Czy się różni? Myślę, że na pewno, ale to nie jest tak, że jesteśmy jedyni oczywiście, bo nauka i dostęp do wiedzy teraz jest tak przeogromny, że dużo osób już idzie taką drogą. Na tamte czasy, przynajmniej ja się nie spotkałem z innymi osobami, które miały takie podejście do ruchu. To też miało odzwierciedlenie w tym, że Paweł był taką osobą, znaczy jest dalej taką osobą, która gdzieś tam bardzo mocno ten świat naukowy,
świat nowinek bardzo mocno śledzi i mu to bardzo łatwo przychodzi. I on wtedy też pamiętam, że jeżeli się nie mylę, był w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, można powiedzieć, że bardzo duża część wiedzy takiej szczególnie treningowej przychodzi głównie ze Stanów. No i wtedy to takie nowinki sprzętowo pod kątem metodologii gdzieś ja troszeczkę zaczął przemycać i to było coś, co mnie mocno trafiło. Mocno się zajarałem tym całym tematem, więc jakby cała nasza koncepcja to nie jest trochę tak, że do końca tym ruchem leczymy, bo i też mamy dietetyków i fizjoterapeutów w naszym centrum. Jest tak, że ja teraz obecnie, jak człowiek był bardziej zielony w temacie i gdzieś musiał zarobić na chleb, to trochę bardziej się zastanawiał nad tym, czy komuś oddać pacjenta, czy nie. A teraz już podchodzę do tego stricte zespołowo, więc jeżeli mam jakiś problem, czy żywieniowy, oczywiście jakąś tam podstawową, mocną wiedzę mam, ale umówmy się, nie można być jakby specjalistą w wielu dziedzinach, więc czy pod kątem diety, czy pod kątem fizjo jeszcze takiego na wyższym poziomie, bo też nie ukrywam, że są osoby, które mają zdecydowanie większą umiejętność ode mnie, to jest, jeżeli jest bardzo duży problem, no, to ta zasada pracy w zespole jakby z mojej strony jest jakby bardzo mocno rozwinięta i zawsze się staram, że tak powiem, w tą stronę iść. I myślę, że to jest też taki nasz dobry wyznacznik, że mamy i osoby, które bardzo mocno pracują ruchowo i robią to naprawdę super, ale też to zaplecze fizjo i dietetyczne mamy na tyle fajne, że ta dana osoba, dany przypadek jest jakby wieloaspektowo rozwiązywany. Także myślę, że to jest to. A z samego podejścia ruchowego to też jest trochę tak, że tak na dobrą sprawę my Wielkiej Ameryki nie odkrywamy, bo to już wszystko jest. To bardziej chodzi o same ułożenie wiedzy, jej usystematyzowanie, jej wykorzystanie w praktyce. I myślę, że to jest taki nasz główny wyznacznik. I myślę, że to idzie w fajnym kierunku. Tak w ogóle takim, myślę, motywem przewodnim dla naszej rozmowy i dla którego Cię zaprosiłem jest to, że niewielu znam fizjoterapeutów, którzy biegają. To na pewno już Cię wyróżnia i wiem, że na pewno to, że już ktoś biega, to ma na pewno inne podejście do osób, które jednak, przynajmniej według mnie, nie mają styczności z tym sportem. Ty wiem, że pracujesz z kilkoma biegaczami, między innymi z Kamilem Leśniakiem. Jakbyś w ogóle na początek mógł im powiedzieć, po co biegaczowi miałaby być siłownia, bo wiesz, bo kiedyś żyłem w takim przeświadczeniu, że wiesz, że biegać musi być chudy, jak najchudszy i wiesz, i tak naprawdę no, siłownia może sobie tylko utrudnić tą rzecz. Także jakbyś mógł w ogóle na początek powiedzieć, po co biegaczowi siłownia? Tak na dobrą sprawę, żeby się wzmocnić, tak ogólnie rzecz ujmując. Temat jest taki, że jak spojrzysz na bieganie jako lokomocję, to możemy jakby powiedzieć, że bieganie, sprint jest dla nas jako ludzi takim najwyższym poziomem lokomocyjnym. Ja to też teraz mogę łatwo odnieść, bo mam taki przykład, moje dziecko ma 1,5 roku, więc widziałem cały proces od leżenia na plecach, przetaczania się, wstawania, czworakowania, pełzania, czworakowania, to możemy zobaczyć, że my jako ludzie, można powiedzieć, byliśmy mało rozwinięci ruchowo i się tego uczymy. Jakby chodzenie i bieganie jest takim najwyższym stopniem. I to jest po prostu lokomocyjnie wysoka specjalizacja. I my pracując na siłowni, czy w treningu, tak żeby to też słuchacze rozróżniali, że to nie, my też nie jesteśmy taką klasyczną siłownią i to co my staramy się propagować i Paweł już paru lat, to u nas, jeżeli ktoś sobie zajrzy, to zapraszamy przy okazji, to maszyn jest bardzo mało i ta koncepcja bardziej polega na tym, żeby te niższe formy lokomocyjne gdzieś udoskonalić, tak żeby sam bieg, sprint, czy ta najwyższa forma lokomocji, którą właśnie jest bieganie, jakby była bezpieczna, bo też zobacz, że przy bieganiu to wszyscy mówią, okej, dobra, zrobiłem 70 km w tygodniu, zrobiłem 120 km w tygodniu. No i teraz tych cyklów ruchowych i pracy jest bardzo dużo,
na bardzo wysokiej specjalizacji, a jeżeli ktoś zaniedbuje te niższe piętra, to zaczynają się pojawiać kontuzje, przeciążenia, ponieważ organizm nie jest na to przygotowany. Oczywiście, no jeżeli ktoś pracuje rozważnie z trenerem albo sam jakby kontroluje ten trening, to ryzyko jest mniejsze, ale z mojego doświadczenia jest tak, że prędzej czy później gdzieś te ograniczenia czy przeciążenia się pojawiają, bo idąc troszeczkę też na fali, chcemy więcej, chcemy szybciej i jakby siłownia jest nam potrzebna, żeby troszeczkę wejść na niższe piętra, czy to lokomocyjne, czy sprawności, i tam znaleźć słabe ogniwa, czy ogniwa, które trzeba byłoby wzmocnić, aby summa summarum cieszyć się bieganiem po prostu i tym treningiem biegowym. A są takie ćwiczenia, które wiesz, możesz polecić każdemu biegaczowi, które wiesz, tak naprawdę każdy biegacz powinien robić? To jest takie pytanie z gatunku, żeby nie wdepnąć na minę. Ja uważam, że jeżeli ktoś poważnie chce się zabrać za bieganie czy za inny sport, to jeżeli pyta mnie, czy moich kolegów, czy inne osoby, które też znam, a propos właśnie takich ćwiczeń, które są, okej, może je robić każdy, to ja bym powiedział tak, trochę dyplomatycznie, że z takich rzeczy, które może robić każdy, to taka osoba powinna robić dynamiczną rozgrzewkę mobilnościową przed treningiem zawsze, a nie to, że okej, dobra, 4 km rozbiegam, rozgrzeję się, a potem można ładować zakresy albo takie rzeczy. Taka rozgrzewka ruchowa, naprawdę 5-7 minut, nawet w moim wykonaniu, tak jak ja się przygotowuję do biegania, wystarczy. To są takie rzeczy i temat rozciągania statycznego po treningu, ale nie od razu, najlepiej chwilę później, czy po prysznicu, czy jeżeli ktoś biega rano, to wtedy wieczorem, jako formę wyciszenia, relaksacji i trochę zregenerowania tego organizmu, tak żeby nie robić tego od razu po, ponieważ układ nerwowy jest bardzo mocno pobudzony i no, w tych czasach nam ciężko jest się troszeczkę tak od razu gdzieś wyciszyć, bo jak wpadniemy do domu, to tu nas dopadnie praca, tu nas dopadnie dziecko i jakby to nie na tym polega, więc jeżeli będziemy mieli wtedy chwilę spokoju, to w ten sposób. Także to jest taki temat, który powiedziałbym, że może wykonywać każdy, ponieważ takie ćwiczenia gdzieś wzmacniające, bardziej specjalistyczne czy nawet podstawowe, no to warto zobaczyć, czy dana osoba ma takie na tyle kompetencje ruchowe, żeby gdzieś summa summarum w długofalowym takim procesie nie pojawiły się jakby negatywne skutki tych ćwiczeń. Wchodzę z tego założenia, że wolę kogoś zobaczyć, nawet mówię, okej, wpadnij na godzinę na konsultację, zobaczymy co i jak i wtedy faktycznie okej, to możesz robić to, tutaj dwie rzeczy do poprawy, a reszta, powiedzmy, ćwiczenia rozgrzewkowe, które gdzieś tam ja zawsze daję, szczególnie jeżeli to jest osoba, która przychodzi i biega, to zawsze daję, bo sam wiem po sobie, że takie przygotowanie ruchowe przed bieganiem jest naprawdę, kurczę, mi się wydaje, że to jest naprawdę 50% roboty, tak na dobrą sprawę. Ale to, że bez tego, wiesz, nie idzie biegać, czy o co chodzi? Czy wiesz co, idzie, tylko to jest też trochę tak, że okej, załóżmy, mamy podbiegi, czy mamy jakieś rytmy, okej, i teraz osoba, która gdzieś robi sobie rozgrzewkę i pominie tą część polepszenia zakresów aktywnego ruchu, jakichś paru skipów, paru przeskoków z nogi na nogę, nawet takich, które robiliśmy na WF-ie, to troszeczkę nie jest przygotowana pod kątem aktywności całego układu ruchu do tej intensywnej pracy, bo bieg, trucht i o niskiej, średniej tam powiedzmy prędkości dla danej osoby nie pobudza naszego organizmu w pełnym zakresie ruchu, który później przy rytmach czy przy podbiegach staramy się wyegzekwować. Jakby jesteśmy, powiedzmy, rozgrzani tylko do połowy. To jest największy problem, dlatego ja wszystkich swoich zawodników zawsze uczulam, że czy przed treningiem, czy przed zawodami, żeby to robili. Może coś ostatnio mi się obiło uszy, że zacząłeś biegać w górach, to jak spotkasz Kamila Leśniaka na starcie, to możesz zobaczyć, że pewnie jako jeden z niewielu wykonuje różnego rodzaju dziwne wygibasy na starcie. I mimo tego, że okej, no dobrze, to jeszcze zdąży się rozgrzać przez te 100 km, ale lepiej to zrobić przed, niż zdziwić się na 50 km, że coś zaczyna nie grać. A mógłbyś w ogóle trochę zdradzić, jak przygotować właśnie biegacza do biegów górskich?
Wiesz, mam na myśli, czy takie przygotowanie do biegów górskich powinno się różnić od tego, jak wygląda przygotowanie, wiesz, siłowe biegacza, który biega na stadionie czy na ulicy? Zależy od tego, jaki poziom zawodnika przychodzi, jakie ma kompetencje ruchowe. Więc tutaj podczas testów już dziś wychodzą jakieś rzeczy, które są do poprawy. A jeżeli chodzi o takie stricte samo przygotowanie fizyczne biegacza górskiego, który biega czy na tartanie, czy na ulicy, to różnic jest kilka, wynikających jakby z samej, można powiedzieć, poddyscypliny, ponieważ możesz zauważyć, że w biegach górskich zdecydowanie częściej występują zbiegi, więc osoba, która gdzieś przygotowuje się do biegów górskich, troszeczkę musi większą uwagę poświęcić na pracę ekscentryczną, nawet na siłowni, żeby przystosować aparat ruchu do tak dużych przeciążeń. Tak samo możesz zobaczyć, że w biegach górskich bardzo często zmienia nam się podłoże, od błota po kamienie, w zależności od tego, gdzie biegamy. Więc tutaj ten aspekt takiej stabilizacji pracy na stopach jest istotny, żeby być przygotowanym na różnego rodzaju przeszkody, które nam się na trasie gdzieś pojawią. I też taka rzecz, którą ja od niedawna praktykuję, jeżeli chodzi o górskie tematy, to jest trening układu wzrokowego. Sam ze swojego doświadczenia już teraz wiem, że bieg i analiza tego, po czym się biegnie, i nie zwracanie uwagi typowo pod nogi jest bardzo istotne, żeby po prostu zbiegać szybko. Tu cały czas się przy tym zbieganiu obracamy. Więc jakby te aspekty są takie główne. Reszta przygotowania ogólnego jest tak na dobrą sprawę bardzo podobna. Tutaj też faktycznie przy ocenie gdzieś wychodzą jakieś deficyty, czy to siłowe, czy mobilnościowe, czy stabilizacyjne. Więc tutaj każdy jest rozpatrywany indywidualnie. Natomiast w biegach ulicznych ze względu na to, że mamy twarde podłoże, które jakby rzadko nam się zmienia, tak? Rzadko się biega raczej w Polsce po kocich łbach czy po jakiejś kostce. Zdarza się to oczywiście, ale raczej to jest stabilne podłoże. Częściej mam wrażenie, że teraz w erze tych butów karbonowych to buty robią nam się mniej stabilne, jeżeli ktoś nie jest w stanie ich opanować. Więc w biegach ulicznych trochę mniejsze jest nakierowanie tą pracę ekscentryczną, bo ona jest jakby niższej intensywności. Troszeczkę więcej tych ćwiczeń plyometrycznych, czyli skocznościowych, tak żeby przygotować aparat mięśniowo-ścięgnisty do takiej bardzo dynamicznej pracy, bo też różnica między ulicą a ultra, oczywiście zgodzę się, że na ultra też się biega po 3, tylko w dół, więc czas kontaktu też jest krótki, ale to jest powiedzmy parę kilometrów i tyle, tak? Przy maratonie to mamy 42 z haczykiem, bardzo intensywnej, bardzo dynamicznej, takiej czasami nawet sztywnej pracy układu, jeżeli chodzi o podłoże. A reszta to już jest kwestia indywidualna, co kto czego potrzebuje. A, i jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, jeżeli chodzi o biegi górskie, to sam fakt noszenia plecaka, noszenia tego całego sprzętu plus kije, to też ja coraz większy nacisk kładę na pracę rąk. Więc faktycznie ta biegacze górscy są troszeczkę bardziej może przypakowani na górze, z tego względu, że okay, jedziesz na, powiedzmy, na UTMB na 170 km, bierzesz kijki, i po 40 nie masz siły w rękach, żeby nimi operować, więc to też jest bez sensu, a potem je dźwigasz, nie? Więc jakby to sama analiza tego, kto gdzie biega, kto jak biega i po czym biega, jakby daje nam odpowiedź taką prostą, gdzie to przygotowanie powinno zmierzać. Tutaj poruszyłeś kilka ciekawych kwestii, które chciałbym trochę rozszerzyć. Pierwsze, bardzo mnie ciekawi ten trening widzenia. W ogóle na czym on u Ciebie polega? Jak to w ogóle można ćwiczyć? Wiesz co, jeżeli chodzi o trening z układu wzrokowego, on troszeczkę coraz bardziej gdzieś tam się pojawia w Polsce. Wiesz co, on głównie polega na tym, aby przyzwyczaić oko do zmiany akomodacji. I jeżeli chodzi o biegaczy górskich, to bardzo często u mnie istotne jest widzenie peryferyjne, czyli patrzysz 5 metrów do przodu, 5-6 metrów do przodu, analizujesz, co masz pod nogami i potem analizujesz kolejne 5-6 metrów i jakby tym takim tak zwanym kątem oka ewentualnie sobie oceniasz, czy na coś wbiegniesz, czy nie. I to
z mojej praktyki nawet teraz mi się bardzo zbieganie poprawiło właśnie pod takim kątem, że widzę, patrzę 5-6 metrów do przodu, patrzę mniej więcej, gdzie jest jaka przeszkoda i podbiegając 3 metry, okay, mam 3 metry do przeszkody, ale już widzę kolejne 3 metry dalej. I analizując tą trasę, faktycznie takim kątem oka, czyli tutaj wszystko, co jest poniżej nosa, można tak powiedzieć, pod stopami, to ja już staram się na to nie patrzeć, chyba że teren jest naprawdę bardzo, bardzo wymagający, a jeżeli jest taki dość szybszy zbieg z paroma przeszkodami, no to wtedy nie zastanawiam się, czy nadepnę na coś, czy nie, bo wiem mniej więcej, jaka jest odległość od tej przeszkody i to widzenie peryferyjne, czyli takie pod nosem, jest na tyle gdzieś tam rozwinięte i to jest też trochę, ja to też tak sobie tłumaczę, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży wpływ na to miała właśnie piłka ręczna u mnie, że gdzieś to widzenie peryferyjne, mimo podawania piłki, też człowiek kątem oka musiał widzieć, czy partner się ustawi, czy się nie ustawi. Więc jakby te gry zespołowe, mi się wydaje, troszeczkę teraz mi się odbijają takim echem i to jest na plus. Wiesz co, jeżeli chodzi o sam trening, to są różne akcesoria do tego. Ja mam taką piłeczkę do unihokeja pomarańczową, którą gdzieś tam na szkoleń dostałem, wieszam ją przy ścianie na suficie i na przykład, nie wiem, stawiamy kogoś bidon 5-6 metrów dalej i on skupia wzrok na bidon, a powiedzmy palcem wskazującym u dłoni ma za zadanie tą piłeczkę sobie, tak wiesz, troszeczkę to cyrkowo wygląda śmiesznie, ale właśnie gdzieś na wysokości brzucha ta piłeczka się kula i on ma, wiesz, czuciem ciała i tym widzeniem takim peryferyjnym, skupiając się na tym bidonie czy na tej piłeczce, która jest 6 metrów dalej, tą piłeczkę cały czas jednym palcem trącać. I on wtedy, wiesz, tym widzeniem peryferyjnym ma za zadanie ją zlokalizować, jakby czuciem ciała i koordynacją ma tą piłkę trafić. No jakby to też jest takie przyzwyczajenie do tego, do tej pracy podczas biegów górskich, bo też już potem na wysokim zmęczeniu, na wysokim tempie ten układ nerwowy tak tego nie ogarnia wszystkiego. I mi się wydaje, że dokładanie każdej cegiełki gdzieś tam i rozwijanie nawet takich rzeczy, o których tak na co dzień nie myślimy, potem ma duże znaczenie. Tutaj też mówiłeś o ćwiczeniach, które mogą nam pomagać przy zbiegach. No już tutaj trochę poruszyłeś tą kwestię widzenia, ale czy są takie jakieś ćwiczenia, które pomogą nam, żeby te zbiegi robić bardziej efektywnie, czyli po prostu szybciej na większym luzie? Wiesz co, jeżeli chodzi o szybkość i więcej luzu, no to mimo wszystko zakresy ruchu mają duże znaczenie, ponieważ no jeżeli mamy coś przeskoczyć, a tego zakresu ruchu nie mamy i tej nogi nie podniesiemy, no to automatycznie się zatrzymamy i tego nie przeskoczymy. Jeżeli chodzi o takie ćwiczenia gdzieś tam wzmacniające, no to faktycznie ta praca ekscentryczna i przygotowanie organizmu do pracy ekscentrycznej, czyli dla przykładu możemy mieć dynamiczne wypady z hantelkami do przodu, ich wyhamowanie ruchu, powolne wstanie, nie ma problemu, czy przy przysiadzie mamy tempo ruchu, że schodzimy bardzo wolno w dół, na zasadzie 5-6 sekund, czyli gdzieś tam tą fazę ekscentryczną przedłużamy, ale też same ćwiczenia stabilizacyjne, tak zwane próbowanie opanowania chaosu. Ja w swojej praktyce bardzo rzadko stosuję takie urządzenie jak bosu, czyli piłka, która jest przycięta. Oczywiście w biegach górskich teren jest luźny, więc jakby ja widzę tam zastosowanie, ale zdecydowanie częściej używam piłek, które są wypełnione wodą i dana osoba je trzyma w ręce, czy trzyma sobie na plecach jak sztangę i gdzieś tam w takim dynamicznym wypadzie chaotycznym gdzieś ja wskazuję kierunek, czy do piłeczek, czy jakichś pachołków, żeby ta osoba jakby bez zastanawiania, czy prawą, czy lewą nogą robiła wypad, ten ruch wyhamowała, powróciła do danej pozycji. No jakby to też fajnie wpływa na zbieganie, bo jesteśmy w stanie przy wykorzystaniu aspektu i wzrokowego, i zakresu ruchu, i przygotowania takiego siłowo-wytrzymałościowego do zbiegania, jesteśmy w stanie sobie poradzić i szybko analizować trasę i szybko gdzieś tam reagować, jeżeli coś dziwnego nam się pojawi po drodze, albo czy nam noga ucieknie, czy nagle może się coś pojawi, czego nie zauważyliśmy, bo jest akurat za danym kamieniem, a myśleliśmy, że tam czegoś nie ma. Jesteśmy gotowi na to, żeby nawet lekko wyskakując ten kierunek ustawienia czy nogi, czy ciała lekko zmienić, jesteśmy w stanie po prostu nie wytracić gdzieś tam tego rytmu. No właśnie, a jaki jest twój pogląd na te wszystkie poduszki sensomotoryczne, te bosu, to coś, co się przyda do biegów, nie tylko wiesz, nie tylko górskich, ale też normalnego biegania, czy to jednak taki wymysł marketingowy, który nie bardzo ma zastosowanie, wiesz, w takim normalnym
życiu biegacza? Czy wiesz co, to jest tak, że jeżeli chodzi o bieganie górskie, to faktycznie teren jest na tyle różny, że jakby praca na bosu czy na poduszkach sensomotorycznych czy półwałkach ma znaczenie. Jeżeli chodzi o taką stabilizację gdzieś tam na twardym podłożu, takim jak czy asfalt, czy jakaś ubita ścieżka nawet leśna, to jakby przełożenie nie jest za duże, bo jeżeli chodzi o ulicę, to mamy stabilne podłoże, nie? Czyli jakby ziemia nam się nie rusza. Ja to sobie interpretuję w ten sposób, że tak jak w porównaniu z biegami górskimi, gdzie mamy czy piasek, czy jakieś kamienie, to tam faktycznie podłoże jest luźne i ta praca taka na niestabilnym podłożu ma większy sens. Tak przy takim stabilnym podłożu nie ma, znaczy nie widzę aż takiego dużego sensu. Chyba że dana osoba jest czy po jakimś urazie, czy w jakimś fazie powrotu, czy po prostu słabą stopę, słabą łydkę w jakiejś płaszczyźnie, no to wtedy oczywiście takie rzeczy też się wykorzystuje. To nie jest tak, że wszystko jest super albo wszystko jest negowane. Ja staram się zawsze korzystać po prostu z takich narzędzi, które do danej osoby przyniosą korzyść, czy w formie jakiegoś tam progresu wynikowego, czy progresu sprawnościowego. Także jakby nie przekreślałbym bosu, ale też uważam, że jeżeli ktoś biega po ulicy, a ma w miarę stabilne ciało, to już jest trochę, to już trzeba iść krok dalej i próbować innych rzeczy. A jak tak wiesz, przychodzą do siebie biegacze, to jakie największe problemy, jakie największe widzisz obszary, gdzie oni powinni się poprawiać? Wiadomo, ciężko tutaj tak trochę generalizować, ale jakbyś tak wiesz, popatrzył po prostu na tą pulę populacyjną biegaczy, którzy do siebie przychodzą, to co najbardziej się rzuca w oczy? Mobilność to na pewno, czyli osoby, które dostają zadania domowe już później, mają je wykonywać codziennie, bo i tak w praktyce zrobią je 2 razy w tygodniu. To jest klasyczny przykład. Więc mobilność na pewno stabilizacja i praca tułowia, ale nie w takim znaczeniu, dana osoba nie utrzyma deski 2 minuty, bo utrzymywanie deski 2 minuty też jest moim zdaniem już nad wyraz bez sensu. Jeżeli ktoś tą pozycję opanowuje dobrze, to trzeba iść dalej i trzeba w inne bodźce dawać, żeby ten tułów zaczął pracować. I pod tym kątem stabilizacji już przy samej technice biegu, bo ja też na tyle, na ile mogę, na bieżni sobie zerkam, jak to wszystko wygląda, to bardzo często problem się pojawia w stabilizacji miednicy, czyli relacja tułów, miednica, tułów, kość udowa, czyli przy obciążaniu nogi gdzieś tam się pojawia lekkie opadanie miednicy, czyli pośladek nogi postawnej gdzieś tam nie stabilizuje, czyli ten układ tak zwanej stabilizacji bocznej bardzo często nie pracuje. To jest ten temat. I kwestie siłowe w takim mniemaniu, że dużo osób uważa, że robiąc siłę biegową pracuje na wystarczająco wysokiej intensywności. Osoby, które przychodzą i dostają ciężar, to są nagle w szoku, że jest ciężki, to po pierwsze, a po drugie, jakie korzyści taki dobrze zaprogramowany trening siłowy, jeżeli ktoś ma faktycznie deficyty siłowe, jakie korzyści im przynosi w połączeniu z tą poprawą kontroli pracy tułowia i zakresu ruchu, jakie korzyści to się przekłada na technikę, na dynamikę, na jakby utrzymanie tej dynamiki w dłuższym czasie, czyli takie najprostsze korzyści to się pojawiają takie, że biega mi się luźniej, jestem swobodniejszy, nie wiem, miałem 400 na stadionie i zawsze w połowie już gdzieś umieram, a tutaj dalej ta noga utrzymuje tempo, a gdzieś tam układ sercowo-naczyniowy nie nadąża, czyli tej wydolności gdzieś brakuje, ale pod kątem takim mięśniowym jest w sumie fajnie i ta noga podaje, więc to są takie główne obszary, gdzie te braki są największe. No, patrząc na objętość treningu biegowego, to jednak tą mobilność bym postawił tak na piedestale. Także to jest ten pierwszy moment, w którym gdzieś tam osoba może sobie sama pomóc bardzo mocno, żeby to bieganie po prostu cieszyło przez cały sezon, a nie przez pół. No powiem Ci, że ja też miałem podobnie, bo jak poszedłem w maju, w sumie tak pierwszy raz poważnie do siłowni, do skeka w Gdyni i też dostałem kilka ćwiczeń na większych obciążeniach, to mówię, kurczę, te
te przysiady z sztangą, która ma 40 kg, to nie jest taka łatwa sprawa, ale potem z drugiej strony, jak właśnie poszedłem wreszcie na stadion, nawet porobić jakieś takie krótkie odcinki 100-metrowe, to ja pierwszy raz od naprawdę dawna zbliżyłem się do 12 sekund na 100 metrów, także dla mnie to naprawdę były fajne prędkości, także zakładam, że na pewno ten trening, no właśnie, ile ten trening powinien zajmować nam w tygodniu, ile w ogóle powinien on trwać, żebyśmy, wiesz, zauważyli te efekty, no bo zakładam, że wiesz, że jak ja bym do siebie przyszedł raz na miesiąc, czy tam raz na pół roku, to te efekty nie będą jakieś znaczące. No właśnie, widzisz, sam zauważyłeś różnicę, ponieważ właśnie przy tym, już tak kończąc ten temat poprzedni, to jest tak, że ta intensywność jest na tyle duża, że układ nerwowy jakby pobudza nasze wszystkie jednostki motoryczne, czego czasami w bieganiu nie jesteśmy w stanie osiągnąć, dlatego tak się dzieje, więc to jest super efekt. A jeżeli chodzi o częstotliwość, wiesz co, w praktyce wygląda tak, że osoby, które nie miały dużego doświadczenia z takim dobrze zaprogramowanym treningiem ogólnym czy treningiem wzmacniającym, siłowym, to bardzo często jest tak, że nawet raz w tygodniu taki dobrze zaprogramowany trening daje bardzo duże korzyści. Tutaj dla przykładu, właśnie z Łukaszem, którym pracowałem od roku, szykowaliśmy się do CCC. Super, raz w tygodniu się widzieliśmy. Łukasz nie miał dużego doświadczenia treningowego i naprawdę fajna robota wyszła, fajnie bieg przebiegnięty, te CCC, ta stówka, więc super. Tylko potem się pojawia taki problem, że w takim rozwoju ogólnym do pewnego momentu jesteśmy w stanie takim jednym bodźcem w tygodniu uzyskać pozytywny efekt. Później z moich obserwacji jest tak, że ten efekt jest utrzymywany, a nie idzie do przodu, ponieważ tego bodźca jest za mało. No tak samo jak z bieganiem, nie? Do pewnego momentu 2-3 razy w tygodniu daje nam wymierne efekty, potem przydałoby się częściej, gdyż jakby zwiększanie objętości na tych trzech jednostkach nie do końca daje taki efekt, jakbyśmy chcieli. Więc jakby z pracą taką ogólną, czy taką na siłowni jest tak samo. Ja uważam, że takie dwie jednostki w tygodniu, dobrze dopasowane i do siebie, i do planu biegowego, dają naprawdę super korzyści i myślę, że dwie to jest takie, już po pewnym momencie to już jest, w pewnym momencie to już jest takie minimum i myślę, że więcej naprawdę nie trzeba. To jest taki, już gdzieś na jakimś poziomie, to jest takie optimum. No tak jak mówiłem, do pewnego momentu raz w tygodniu też wystarczy, no ale do pewnego momentu. Później już tego bodźcowania raz w tygodniu to już trochę brakuje. Brakuje dodatkowych bodźców i ten gdzieś ten postęp po prostu gdzieś staje w miejscu. Okej, może jakieś inne obszary pójdą za tym, ale raczej gdzieś jest ten moment, w którym dochodzimy do momentu, że no, trzeba dorzucić drugą jednostkę. Nawet jak miała być krótsza, ale dobrze dopasowana, to wtedy w ten sposób. No myślę, że dwa to jest takie optimum. Naprawdę w tygodniu, jeżeli ktoś biega po 100 parę kilometrów, to jest i tak już bardzo dużo. No właśnie, teraz Cię spytam, jak biegać biegacza, bo czasami pytałem fizjoterapeutów, to tak wiesz, nie do końca mam wrażenie wiedzieli, o co ja pytam. Kiedy w takim razie w tygodniu wrzucić ten trening siłowy, bo zakładam, wiesz, no, robienie, nie wiem, mocnej siłowni dzień przed, nie wiem, mocnym akcentem biegowym, no nie wiem, czy jest efektywne, czyli wiesz, chodzi o to, w jakie dni w ogóle dobrać ten trening, żeby to i miał sens, a z drugiej strony, no myślę, bardziej zależy nam na tym bieganiu szybkim, czyli wiesz, jeśli pójdę na siłownię i potem nie będę miał sił następnego dnia zrobić treningu biegowego, na którym mi zależy, no to nie wiem, czy w sumie osiągnę ten efekt, który bym chciał. Jak ty to widzisz? Wiesz co, to jest tak, że z osobami, którymi pracowałem dwa razy w tygodniu, czyli tak jak wspomniałeś, czy z Kamilem, czy z Marcinem Kęsem, który biega po ulicy, tu mamy bezpośrednie gdzieś tam porównanie, to nam się bardzo sprawdzały takie trzydniowe cykle. Powiedzmy, w poniedziałek siłownia rano, we wtorek bieganie raczej luźniejsze, tak przynajmniej jak ja, jeżeli ja dobrze pamiętam. We wtorek był akcent, a w środę był luz. I tak samo czwartek, piątek siłownia, piątek akcent, sobota luz i niedzielę jakiś tam long run czy coś. Więc takie trzydniowe bloki nam się mocno sprawdzały. To, o czym wspomniałeś, te takie obawy, że ten trening na następny dzień nie wejdzie, to jest właśnie ten moment, w którym
musimy być pewni swojego planu treningowego, dobrze dobranej objętości, tak na dobrą sprawę, bo intensywność jest bardzo, jeżeli chodzi o tutaj, możemy odnieść do ciężaru, jest bardzo mocno taka wymierna na zasadzie, ok, jak nie podniosę, to wiemy, że jest za dużo, albo jest bardzo ten ruch powolny i bardzo walczymy z tym ciężarem, no to wtedy jest faktycznie za dużo. Ja trochę technologii w tym wszystkim używam i mi jest łatwiej. I wtedy faktycznie bodziec, powiedzmy w poniedziałek, dawał fajne odbicie we wtorek, ale no niestety środa to już musiał być jakiś tam dzień luźniejszy, no bo taka dwudniowa bombka się pojawiała, nie? Także jakby ten cykl miał być przeciągnięty do środy, no to ta jakość treningu w środę faktycznie, tak jak chłopaki próbowali, troszeczkę spadała, więc plan, była modyfikacja w planie, ten trzeci dzień był luźniejszy i potem czwartek znowu był bodziec i naprawdę to się fajnie sprawdzało i z tego co mi mówili, to ta praca ogólnorozwojowa, gdzieś tam wzmacniająca, pobudzająca też jednocześnie na następny dzień dawała bardzo fajne odbicie, czy to na zakresie, czy na jakimś tempie, to naprawdę i noga, właśnie to było to, że noga kręci. No ale powiem Ci, ja tak też z własnego doświadczenia, oczywiście ja tam w maju i w czerwcu to naprawdę mocno się w ten trening siłowy zaangażowałem, to naprawdę bardzo mi się ciężko biegało i pamiętam, że wychodziłem na następnego dnia, załóżmy po siłowni na jakiś trening i naprawdę miałem wrażenie, że te moje nogi ważą po 100 kg każda. Ile tak przeważnie swojego doświadczenia potrzeba czasu, żeby ten trening powoli zaczął oddawać i ty wiesz, i ty się nie czujesz tak, że robiłeś dzień wcześniej jakiś bardzo mocny trening, a tak naprawdę wiesz, miałeś tylko i wyłącznie jako przekomu zabawę na siłowni, takie wprowadzenie. Czyli wiesz, ile czasu potrzeba, żeby się w ogóle wdrożyć w coś. Zakładamy, że wiesz, że osoba w ogóle pierwszy raz ma styczność z siłownią i wiesz, idzie do ciebie i czy taki właśnie taka różnica i taki przeskok jest widoczny, jak to w ogóle z twojego punktu widzenia wygląda? Ten proces jest trochę uzależniony od poziomu samego biegowego, nie? Może nie tyle, że osoby, która miała jakby styczność na siłowni, ale z samym procesem biegowym i jakby bardzo mocno jest w stanie się sama skontrolować i złapać te swoje odczucia podczas biegania, więc to jest istotne. Wszystko to różnie. Niektórzy potrzebują 3 miesiące i ta adaptacja już poszła w tym kierunku, że ten trening daje korzyści. Niektórzy potrzebują pół roku, niektórzy szybciej. I to jest też taki kunszt trochę już trenerski, żeby to wszystko dobrze dobrać, bo tak jak się mówi w przygotowaniu motorycznym, w sportach zespołowych, tak samo ja pracując ze swoimi biegaczami czy z innymi sportowcami, to my jesteśmy jakimś puzzlem, który ma pomóc w tym treningu docelowym. I to jest jakby nasza wiedza, nasze umiejętności mają tym danym osobom ten trening wspomóc. Oczywiście staram się to robić jak najszybciej, ale tak z praktyki wychodzi tak, że około 3-4 miesięcy takiej solidnej pracy faktycznie zaczyna dopiero oddawać, bo dana osoba też musi się jakby, jego ciało, jego organizm musi się zapoznać z innymi bodźcami. I potem te bodźce już są wykonywane, te bodźce już się przekładają na to, co mamy w bieganiu. Też to jest, z tym treningiem ogólnym to jest trochę tak jak z bieganiem, no musimy się zaadaptować, nie? I u niektórych postępuje to szybciej, u niektórych wolniej. Jeżeli ktoś ma gdzieś tam mniejsze ograniczenia ruchowe, no to też ta adaptacja przychodzi szybciej. Jeżeli szybciej łapie technikę, to też jest szybciej, bo wie, które części ciała w jakim, kiedy, gdzie powinny pracować. No i to wtedy, no to tak, no trzeba liczyć te 3 miesiące PON plus, to jest takie zaznajamianie się z tymi nowymi bodźcami, więc ja bym to, gdzieś tam w takiej mojej praktyce to gdzieś tak wygląda. Także trzeba dać sobie trochę czasu, nie zniechęcać się od razu, bo ja sam wiem po sobie, jak zacząłem biegać, to też było ciężko, a później już było spoko. Także to jest kwestia adaptacji i kwestia nastawienia. No jeżeli się trafiło do dobrej osoby, która ten trening dobrze gdzieś tam dobiera i reaguje na to, co się dzieje, bo to też jest istotne, że nie można się zamknąć, powiedzmy, w planie i okej, robimy mimo wszystko, no to ta adaptacja będzie szybsza i potem te korzyści będą też większe i bardziej długotrwałe.
To teraz też chcę Cię spytać trochę o to, skąd czerpać wiedzę na temat treningu, bo no okej, możemy pójść do Ciebie, spotkać się w bodyworku i poćwiczyć. Też na pewno jak będę następnym razem w Poznaniu, to na pewno się do Ciebie wybiorę. Natomiast wiesz, skąd Ty czerpiesz wiedzę i skąd polecasz czerpać wiesz, informacje, bo wiem, że słucha nas dużo fizjoterapeutów i osób, które wiesz, chcą się też trochę same rozwijać i wiesz, i same szukać tych ćwiczeń, także co byś polecił, bo no wiem, że wiesz, w tym szumie informacyjnym na pewno nie jest łatwo znaleźć te wiarygodne źródła, więc jak mógłbyś się podzielić, jak ty w ogóle odsiewasz te wartościowe informacje od mniej? To jest trochę tak jak czy w marketingu, czy tak przynajmniej się wydaje, z marketingu nie jestem za dobry, czy w innych tematach, czyli poczta pantoflowa jest jakby zawsze najlepszym źródłem. Więc jeżeli ktoś z moich kumpli czy znajomych byli na jakimś szkoleniu, porozmawialiśmy, no głównie w naszej branży, no to gdzieś są te szkolenia, ponieważ no po studiach za dużo nie wynosimy, więc te szkolenia gdzieś tam są takim głównym źródłem wiedzy i umiejętności praktycznych. Ale z drugiej strony też to, o czym wspominałem wcześniej, najprościej gdzieś tam zalążki wiedzy i to, w jakim kierunku byśmy chcieli iść, zacząć od... Jeżeli ktoś jest w branży, tak, w tym temacie, no to wtedy, jeżeli ktoś nas zaciekawi swoim podejściem, czy to praktycznym, czy teoretycznym, to właśnie pogadać z taką osobą. Może ona gdzieś nas nakieruje na coś, poleci rzeczy do sprawdzenia, albo podzieli się wiedzą, czy dane szkolenie wniosło dużo, albo czego się można po nim spodziewać. Jakby wydaje mi się, że w takim jakby w branżowym temacie to jest najlepsze. Jeżeli chodzi o takie osoby, które by chciały gdzieś znaleźć wiedzę w internecie, no to tu jest troszeczkę problem, bo ciężko oddzielić rzeczy dobre od złych, albo ciężko oddzielić pod takim kątem, że dana osoba okay, przeczyta, że to jest dobre dla biegaczy, a tak na dobrą sprawę nie wie, czy to jest dobre dla Ciebie, dla tej danej osoby. Ponieważ no indywidualnie okay, jakieś tam podstawy są ważne dla wszystkich, no ale potem już troszeczkę się kończą, więc taka obserwacja, szczególnie w internecie, jest troszeczkę niebezpieczna. Tak jak sam powiedziałeś, ten szum informacji jest dość duży i tych informacji jest naprawdę sporo. Ja trochę też mam tak, że podchodzę do Instagrama, czy do informacji, do pracy takiej, że jeżeli ktoś faktycznie pracuje gdzieś na jakimś wysokim poziomie, ma wyniki, to można powiedzieć, że to jest źródło informacji dobre. Jeżeli gdzieś jeszcze jako prelegent występuje, też jak najbardziej. Także i też takie dane osoby możesz zauważyć, że bardzo często gdzieś tam wrzucają jakieś filmiki ze swoimi podopiecznymi, że to nie jest tak, że to jest jakaś taka sucha wiedza, nie przerobiona teoretycznie, nie? Bo książki czy jakieś tam blogi zawsze możesz przeczytać, ale taka stricte wiedza praktyczna ma jakby większy wydźwięk potem dla danej osoby niż taka wiedza sucha teoretyczna, nie? Więc ja też tak podchodzę do tego, że osoby, które są tylko teoretykami, no to dla mnie osobiście nie są do końca wiarygodne, bo tak jak mówię, no, suchej wiedzy można się nauczyć, ale potem przychodzi człowiek i tą wiedzę trzeba przełożyć na daną osobę i tutaj jest wtedy szybka weryfikacja i czy ta wiedza jest poparta takim praktycznym doświadczeniem i czy faktycznie przyniesie nam gdzieś tam korzyści. A to masz może jakieś takie, wiesz, dajmy 3 profile na Instagramie, które obserwujesz i wiesz, i które polecasz naszym słuchaczom, żeby wiesz, żeby sprawdzili? Wiesz co, pod kątem biegania mniej, bardziej pod kątem czy przygotowania motorycznego, czy fizjo, to jest parę takich profili, które gdzieś tam... To wiesz, to dawaj przykłady, bo to wiesz, zawsze konkrety. Wiesz co, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne i takie posty, to Karol Kruczek z Krakowa bardzo fajnie, gdzieś tam, jeżeli już jest taka wiedza bardzo zaawansowana, bardzo wrzuca taką fajną wiedzę. No Kuba Grzęda, to jeżeli chodzi o trening dzieci i młodzieży, jeżeli ktoś się gdzieś tam tym interesuje, to Kuba bardzo mocno siedzi w piłce nożnej, ale te rzeczy można zaadoptować praktycznie do wszystkich. No od nas ekipa
No, Paweł też rzuca bardzo ciekawe rzeczy, takie swoje, więc też można fajne rzeczy się od Pawła dowiedzieć. No prawda, tych profili jest spoko, sporo. Jeżeli chodzi o fizjo, no to fizjologika, Piotrek bardzo fajne rzeczy rzuca, Piotrek Ciebiera. Także no jest tych profili sporo, naprawdę takich z osobami, które są teoretyczno-praktycznymi mocarzami, o tak bym to nazwał. Nie? Czyli to nie jest taka wiedza, która jest tylko książkowa, ale w praktyce też i są wyniki, są fajne efekty, czy to terapii, czy to treningu. Teraz tak, jak jeżeli kogoś pominąłem, to proszę wybaczyć. Ale to tak na szybko pod wpływem stresu musiałem kogoś tutaj wskazać. Nie, ale bardzo dziękuję Ci za takie konkretne polecenia. A jeszcze powoli się do końca zbliżając, czasami mam wrażenie, że fizjoterapia to jest taka dziedzina nauki, gdzie pójdziesz z jakąś kontuzją do, nazwijmy to właśnie, specjalisty i możesz pójść do trzech różnych osób i dostaniesz trzy różne tak naprawdę opinie i wiesz, i nawet trzy różne sposoby w ogóle potem wyjścia z tej kontuzji. Nie dla Ciebie to trochę takie, że wiesz, że to jest taka strasznie, mam wrażenie przynajmniej, miękka nauka wiedzy, gdzie tak naprawdę w zależności od tego, jakie masz doświadczenie albo co myślisz na dany temat, tak naprawdę możesz, wiesz, pójść do trzech różnych osób i trzech naprawdę osób, które się znają i dostajesz, wiesz, trzy różne opinie. Jest tak trochę? Masz wrażenie, że coś takiego występuje? Wiesz co, trochę tak jest. I to jest też związane z tym, że tak samo jak z badaniami naukowymi, nie? Że są różne i różniejsze i pytanie, jak to wszystko było badane, tak samo tutaj. I w terapii jest trochę tak, że każdy terapeuta ma inne podłoże, jeżeli chodzi o doświadczenie, to jedno, a po drugie szkoleń czy takich umiejętności manualnych, którymi operuje. I po prostu może wyjść tak, że w danej koncepcji, którą dany terapeuta gdzieś tam bardziej pracuje, ten problem wychodzi od tego momentu i się kończy na tym, a u innego od punktu, powiedzmy, C do A. To jest ten moment, w którym możemy u trzech specjalistów otrzymać różną diagnozę. Znaczy diagnozę mamy tą samą, ale różną drogę, bo według innych koncepcji te osoby widzą zaburzenia, które gdzieś tam wpływają na tą daną dolegliwość. Ja też w swojej praktyce tak mam, że jeżeli przychodzi do mnie pacjent i ja według swojej wiedzy nie zamykam się tylko na jedną metodę, czy tam na jedną koncepcję, bo gdzieś tam parę ich w zanadrzu mam, no to staram się zbadać pacjenta i tą drogę wyznaczyć jak najbardziej prawidłową i daną gdzieś tam metodykę pracy dostosować do danej osoby, a niekoniecznie się upierając tym, że okej, no, zrobiłem jedno szkolenie, takie główne, reszta jakieś dodatki i tylko na tym jednym bazuję. Nie? Także ta wiedza, tak samo jak w treningu, tak samo w terapii, ja uważam, że im więcej ma się narzędzi w arsenale, tym lepiej jesteśmy w stanie dobrać daną technikę pracy i dane postępowanie do danej osoby i bym się nie zamykał po prostu na jedną. Więc może być, tak jak ten przykład podałeś, że mogą być trzy różne drogi, ponieważ dane osoby trzema różnymi koncepcjami tego pacjenta gdzieś zbadały i suma summarum, jeżeli dojdą do tego samego i ten problem uda się rozwiązać, to super, bo to o to chodzi, tak, żeby pacjent wyszedł czy bez bólu, czy bez kontuzji. Skrajności też nie są dobre w terapii, tak samo jak w treningu, czyli właśnie tak jak mówię, jakieś zamykanie się stricte na jedną koncepcję albo podejście na stricte naukowe medycyny wschodniej, zachodniej i tego typu rzeczy. Suma summarum dążymy do tego, żeby pacjentowi pomóc, a jaka będzie ta droga, ważne, żeby była bezpieczna i żeby wiedzieć, że to, co robimy, nie będzie miało jakichś innych negatywnych skutków dla pacjenta. Czasami komuś trzeba przysłowiowo wbić łokieć, czasami trzeba z kimś popracować bardziej delikatnie. Jest potrzebna praca gdzieś na narządach wewnętrznych, jakby wokoło narządów wewnętrznych, nie na samych narządach wewnętrznych, bo to jest też trochę tak, że o tej terapii trzewnej jest coraz więcej mówione, a tak na dobrą sprawę my pracujemy dookoła tego narządu, a nie na nim bezpośrednio bardzo często i to ma pozytywny wpływ na samą jego pracę. Więc to jest tak, no to różne osoby pracują różnymi koncepcjami, mogą dojść do takich samych, do tego samego rozwiązania, czyli do rozwiązania problemu. Ważne jest to, żeby to było dla pacjenta bezpieczne i żeby jakichś innych, tak jak wspomniałem, niepożądanych skutków to nie miało.
Nie wiem, czy może masz jeszcze jakiś temat albo jakiś wątek, który chciałbyś poruszyć, albo uważasz, że wiesz, że warto byłoby go na koniec jakoś tak omówić, który wiesz, którego jeszcze ci nie zadałem. Ja trochę mocniej bym jeszcze zaznaczył to, że żeby, jeżeli chodzi o takie przygotowanie biegacza, bo ja głównie pracuję z biegaczami, ale też tam gdzieś z innymi sportowcami, czy z hokej na trawie, też miałem dość dużą styczność, czy nawet frisbee, jeżeli chodzi o kadrę narodową, także trochę tego było. To jeżeli chodzi o taką pracę, niezależnie od tego, czym się zajmujemy, to istotne jest to, żeby troszeczkę z tej specjalizacji uciec na rzecz takiej pracy bazowej, czyli wrócić trochę do tych podstaw, wrócić do treningu siłowego, czy to poprawy zakresu ruchu, czy to takiej ogólnej sprawności, czyli takim, możemy powiedzieć, do takiego treningu ogólnego, żeby ten specjalistyczny ruch, który mamy w danym swoim sporcie, przynosił radość. I tak na dobrą sprawę, to właśnie z biegaczami jest taka pierwsza korzyść, którą oni widzą, albo dopiero zauważają po jednym sezonie: ej kurde, biegałem i nie byłem ani razu u fizjo, albo nic mnie nie bolało, albo bolało mnie tam, nie wiem, tylko chwilę, tutaj zrobiliśmy zmiankę, tutaj było fizjo i jest dalej dobrze. Rzadko nam się zdarza taki moment, w którym gdzieś mamy przerwę na 2-3 miesiące i potem ta frustracja trochę rośnie u danej osoby, więc warto zadbać o takie podstawy. Jeżeli ktoś ma możliwości, to indywidualnie to super, jeżeli ktoś nie, to znaleźć jakieś dobre treningi w danym swoim mieście, nawet grupowe, czy w małych grupach, czy w większych, ale zrobić trochę researchu, trochę się gdzieś tam dowiedzieć i korzystać z tego, ponieważ no jakby baza naszych trenerów czy terapeutów już jest na tyle dobra, i wszędzie gdzieś znajdziemy coś dobrego, tak bym to powiedział. No i trzeba z tego korzystać i sobie pomagać, bo im więcej aspektów w tym naszym, czy to zawodowym, czy amatorskim sporcie, jakby zadbamy o te aspekty, no tym dłużej się będziemy tym cieszyć. I tu właśnie o to chodzi, że problem często u amatorów, bo zawodowcy już teraz mają trochę inne do tego podejście, raczej tych aspektów mają więcej, czy to dietetycznych, czy opiekę taką medyczną, to już jest od samego początku, ale u amatorów właśnie jest to, że wszyscy rzucają się na wysoką specjalizację, czyli zaczynają biegać, a zapominają trochę o takich podstawach ruchowych. I stwarzając teraz na to, że WF wygląda od paru lat tak, jak wygląda, nie chcę uderzać w nauczycieli wychowania fizycznego, ale po prostu no, w większości tematów, które ja się dziś spotykam, to jest tak, że trochę jest to odpuszczane i ta taka sprawność ogólna, którą prezentują czy dzieci, czy rodzice, potem się przekłada na jednych i na drugich, a jak sobie wymyślimy, że zaczniemy biegać, to potem po jakimś czasie zaczynają się problemy i to jest ten moment, w którym kurczę, człowiek sobie pluje brodę. Ja pikole, no mogłem trochę zadbać o siebie, mogłem zrobić coś więcej, nawet w domu, no i wtedy to bieganie dłużej cieszy, a nie ma tak, że siedzimy 2 miesiące i albo idziemy tak jak ja dzisiaj na start półmaratonu poznańskiego i musimy oglądać to jako kibic zamiast cieszyć się tym, że możemy go sobie swobodnie z radością przebiec. Nawet nigdy bym się nie spodziewał, że trening siłowy będzie mi dawał tyle frajdy, bo kiedyś jeszcze jak nie wiem, za juniora czy za juniora młodszego, to wiesz, to ta siłownia była moim najgorszym chyba elementem treningowym, a dzisiaj jak sobie idę na siłownię i pomyślę o zdrowie przysiady, zdrowie martwy ciąg, to mam wrażenie, że to jest może nie ulubiona, ale jedna z ciekawszych elementów treningowych. Także myślę, że na pewno ten mądry trening siłowy z osobami, które się znają na tym, na pewno jest czymś, co mogę każdemu z Was polecić. Także co, Kuba, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się albo na jakimś biegu, albo ja wpadnę do bodyworka do Poznania, jak do Polski już wrócę. Także bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Jakub Gdula, fizjoterapeuta. Bardzo dziękuję. Dzięki jeszcze raz za zaproszenie. No i do zobaczenia czy na szlaku, czy na siłowni, albo gdzieś na dobrej kawie.